Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj. Profesor Hieronim Grala, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu i Moskwie, specjalizuje się w historii Rusi i Rosji. Panie profesorze, naszą rozmowę o Wielkiej Smucie chciałbym zacząć od sceny, która rozegrała się na Kremlu w 1947 roku. Wówczas Siergiej Eisenstein, reżyser sowieckiego blockbustera Iwan Groźny, został zaproszony przez Stalina wraz z Nikołajem Czerkasowem, odtwórcą głównej roli. I rozmowa zaczęła się od pytania, czy Eisenstein uczył się historii. Ten odpowiedział, że mniej więcej, na co Józef Stalin powiedział, że Iwan Groźny był wspaniałym władcą, natomiast popełnił jeden błąd. I chciałem panu zacytować, co dokładnie powiedział Stalin i na czym ten błąd polegał według niego. Jeden z błędów Iwana Groźnego polegał na tym, że on nie dobił pięciu wielkich feudalnych rodów. Jeśli by ich zabił, to nie byłoby w ogóle Wielkiej Smuty. Czy pan by się zgodził ze Stalinem, czy jednak te źródła Wielkiej Smuty są gdzieś indziej? Korzenie Wielkiej Smuty oczywiście tkwią w rozlicznych błędach Iwana Groźnego, ale nie w tym błędzie. Po pierwsze, kiedy koryfeusz wszelkich nauk, językoznawca, historyk, amator i krytyk hollywoodzkiej produkcji filmowej, Józef Stalin, wypowiadał swój osąd, opierał się na potocznej, XIX-wiecznej w zasadzie, wersji rządów Iwana Groźnego. Na micie władcy, który celem swoich rządów uczynił złamanie opozycji książęco-bojarskiej oligarchii. My od dawna wiemy, że tak naprawdę było trochę inaczej. Terror opryczniny był terrorem, który musiał podobać się Stalinowi, bo był terrorem działającym na oślep i na zastraszenie. Pod nóż szli książęta i bojarzy, ich dwory, ich rodziny, ich klienci i tysiące osób przypadkowych. Całe miasta, ludność Nowogrodu, cudem ocalała ludność Pskowa, o miastach w Inflantach na przykład, gdzie ludność tak oczekiwała wyzwolenia rosyjskiego, że się wysadzała w powietrze, żeby nie wpaść w ręce wyzwolicieli. Terror Iwana Groźnego wykrwawił Rosję. Wykrwawił ją bez mała równomiernie. To nie jest prawdą, że wykrwawił elity. Elity również. Przede wszystkim wszakże straszliwą cenę za te rządy zapłaciła klasa feudalna średnia, rodziny szlacheckie. To one szły walczyć, to one były wyrzynane, kiedy wyrzynano ich patronów, starą arystokrację. Mordowano ich, mordowano klientelę. Terror sięgał głęboko. Nieprawdą jest również, że Iwan Groźny rozbił korporacje książęce. On wyrżnął sporo część elit, ale nawet rody, które tradycyjnie uznawane są za rody wobec niego, może nie tyle wobec niego niechętne, co rody, wobec których żywił niechęć, jak na przykład Szujscy, znakomicie przetrwali opryczninę. Jakby nie przetrwali, to skąd byśmy mieli Wasyla Szujskiego jako cara po Dymitrze Samozwańcu, jego brata Dymitra jako niefortunnego wodza spod Kłuszyna, a najmłodszego z braci Iwana, ostatniego z rodu, jako osobę później główną w dworze moskiewskim królewicza Władysława. Oni przetrwali, przetrwali Bielscy. Więc wizja Stalina jest wizją, powiedziałbym, kompulsywnie łykającego dosyć ogólnikową, podręcznikową wiedzę dyletanta, któremu nikt oczywiście, tak jak Iwanowi Groźnemu, nie ośmielił się powiedzieć, że jest dyletantem. Panie profesorze, czyli Iwan Groźny zostawia państwo moskiewskie w kryzysie? Wykrwawione, straszliwie wykrwawione, a poza tym państwo, tak, bez następcy tronu niekwestionowanego, bo szykowany na następcę tronu Iwan Iwanowicz w tajemniczych okolicznościach
ginie, ponoć uderzony przez ojca tym pasochem, czyli tym to laską carską w skroń. Zawdzięczamy temu epizodowi wspaniałe płótno Jerepina. Zostaje po nim słabszy, pod względem zdrowotnym zwłaszcza, syn Fiodor, któremu uparcie się przypisuje, że prawie umysłowo chory impotent. Nie żaden umysłowo chory impotent, inteligentny, spokojny monarcha, który miał dosyć rzezi ojcowskich. Więc chorowity następca tronu, brak innych alternatyw do objęcia sukcesji. Ale jeszcze, i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, państwo jest nie tylko wykrwawione, państwo jest straszliwie wyszlamowane z zasobów gospodarczych. To państwo jest w stanie kolapsu przecież, taka jest prawda. I właśnie ten pogardzany przez sporo część historiografii, również właśnie polskiej, Fiodor Iwanowicz, któremu zresztą współcześni Polacy wystawiali znacznie lepszą laurkę. Przypominam, że kiedy kandydował na polski tron, to staropolscy politycy mieli nawet taką rymowaną frazę. Byłby Fiodor jak Jagiełło, dobrze by nam było. I to on państwo uspokoi swoimi zadośćuczynieniami dla rodzin, potomków wymordowanych. Będzie lał balsam na rany. Doprowadzi do pewnego odrodzenia gospodarczego, a jednocześnie, bojąc się Rzeczypospolitej po Batorym, zabezpieczy państwo, między innymi budując to ósme cudo świata, czyli twierdzę smoleńską. Panie profesorze, ale Fiodor miał jedną wadę, bo nie miał męskiego potomka i po nim wziął się Borys Godunow. Dlaczego akurat on został władcą moskiewskim? Ponieważ akurat on bardzo umiejętnie wyczyścił przedpole. Co to znaczy w praktyce? Pozbawił środowiska opozycyjne liderów. Zlikwidował konkurentów. I ci, którzy mogli potencjalnie stanąć na czele środowiska postulującego wyłonienie monarchy spośród siebie, odeszli w zaświaty albo poszli do klasztoru. I mamy to panowanie Borysa Godunowa. Czy ono jest w jakikolwiek sposób podważane przez elitę moskiewską, przez kogokolwiek? To jest car elekcyjny. To tworzy zresztą pewien problem mentalny dla elity moskiewskiej. To kiedyś dobrze powiedział profesor Borysow z Moskwy. Mówi, no dobrze, no co to znaczy car elekcyjny? Car to jest ojciec. Czy ojciec może być elekcyjny? Z tego punktu widzenia pytanie jest postawione słusznie. Zawsze będzie pewna część społeczeństwa, która będzie wątpiła w prawa takiego monarchy. Ale panie profesorze, czy ja dobrze rozumiem, że ta wolna elekcja Borysa Godunowa to było zapożyczenie jeden do jednego z Rzeczpospolitej? Nie, nie. W ogóle nie było zapożyczenie. My mamy dziwną skłonność sugerowania, że elekcje, że sejmy, demokracja szlachecka, że to jest wyłączny patent naszego przodującego pod każdym względem narodu. Jakoś zapominamy, że procedury obioru władców węgierskich, Sejm węgierski przypominał Sejm Rzeczypospolitej. Zapominamy, że kilku kolejnych carów było wybieranych, tak jak u nas na elekcji. Nie, to są rozwiązania, które są pewną prawidłowością przy przechodzeniu społeczeństwa feudalnego na wyższy szczebel rozwoju, ten powiedzmy wczesno-nowożytny. Odwróćmy rozumowanie i pamiętajmy o tym, że Moskwa, a raczej państwo moskiewskie, jest państwem, które też skonsumowało różne doświadczenia ustrojowe. My uwielbiamy opowieści o tradycji mongolskiej, ale zapominamy, że Moskwa wchłonęła również tradycję wieco-słowiańskiego. To tam w średniowieczu istniała prawdziwa miejska demokracja, w Nowogrodzie i w Pskowie, a jednak nie u nas w Krakowie czy Gnieźnie. To tam zawierano kontrakty z władcami wynajmowanymi do prowadzenia drużyn i sprawowania funkcji sądowniczych i przedstawicielskich. A potem władca przestawał się
podobać, tak jak trener drużyny piłkarskiej, mówili, przestałeś nam się podobać, jedź do siebie. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, niesłychanie ważnej. My na tę epokę patrzymy oczyma XVIII-wiecznych historyków i XIX-wiecznych, takich jak Tatiszczew i Karamzin, i przede wszystkim oczyma wielkiego autorytetu, Aleksandra Siergiewicza Puszkina, który po prostu Godunowa nie lubił i załatwił mu na zawsze sławę dzieciobójcy, mordercy Dymitra i władcy, który mając ogromne talenty i chęć naprawienia państwa, naprawić go nie mógł, ponieważ opatrzność musiała go ukarać za zbrodnię. Oskarżenie Borysa w postaci monologu mnicha Pimena, widzenia, które ma Borys na Kremlu, że dziecko krwawione mu się jawi i tak dalej. To jest pokazanie palcem. To jest ten, który zamordował carewicza Dymitra. Historycy i wtedy, i dzisiaj mieli znacznie więcej wątpliwości. Panie profesorze, to przejdźmy zatem do tego Dymitra. Czy my dzisiaj wiemy, co się z nim stało, czy cały czas się tylko domyślamy? Nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. Zawsze będą się wzajemnie wykluczać wersje, nawet oficjalne. Są przecież materiały oficjalnego śledztwa, które, jak to w Rosji bywa i nie tylko w Rosji, ponieważ jest oficjalne, będzie kwestionowane. Śledztwo podpisał ten, który będzie beneficjentem całej afery, niezamierzonym, ale rzeczywistym, późniejszy car Wasyl Szujski, wróg Godunowów. Śledztwo oczyszcza Godunowa. Nie widzę przyczyny, dla której Borys Godunow tak wcześnie miał się pozbyć Dymitra, dlaczego rzeczywiście miał być tym zainteresowany. Panie profesorze, zatem nie znamy okoliczności śmierci Dymitra. Nie jesteśmy w stanie rozszyfrować tych wszystkich zagadek. Natomiast wiemy chyba zdecydowanie więcej o tym Dymitrze Samozwańcu. Wasilij Kluczewski, XIX-wieczny historyk, pisał, że on wyszedł z polskiego pieca, ale zakwaszony w Moskwie. Mógłby pan to rozszyfrować, co on miał na myśli? No cóż, po pierwsze Kluczewski zauważył, że Dymitr był świetnie przygotowany do odegrania roli syna Iwana Groźnego. Co więcej, dysponował pewnymi materialnymi dowodami swojego pochodzenia. To jest na przykład ten krzyż, który on pokazuje, ten z chrztu. Więc ktoś musiał mu to dać. Skąd on go miał mieć? Zbiegły mnich Gryszka Otrepiew, tak? A skąd on mógł to mieć? No tak, ale Otrepiewowie przecież są klientami Romanowów. De facto w dalszej perspektywie okaże się, że prawdziwymi beneficjentami wszystkich wstrząsów i wszystkich zmian jest ród starych moskiewskich bojarów, od dawna związanych z Kremlem, Zacharinów, Koszkinów, Romanowów. Oni zresztą byli wielkimi, zaciekłymi wrogami Godunowa i bez wątpienia w nich właśnie przez dłuższy czas Borys Godunow postrzega rzeczywistych konkurentów i wrogów. Oni są kuzynami, tak samo jak on, dynastii carskiej. Tak samo po kądzieli mają prawo do sukcesji. Pochodzą z niesłychanie wpływowej korporacji bojarskiej, są znakomicie skoligaceni, mają za sobą sporą część elity książęcej, mają wpływy, mają pieniądze. To są godni konkurenci Godunowa i to nawet mający aktywa takie solidne do rzucenia. Zatem Dymitr Samozwaniec ma poparcie ze strony jednej z najpotężniejszych korporacji bojarskich. Skąd zatem ta Rzeczpospolita się tutaj bierze? Rzeczpospolita w to poparcie się nigdy nie zaangażowała. To, co Kluczewski mówi o tym polskim piecu, jest pewnym skrótem myślowym. Zaangażowali się wbrew interesom Rzeczypospolitej, ale również wbrew opinii stanu szlacheckiego. Niektórzy, nieliczni zresztą, przedstawiciele warstwy magnackiej. Przeciwko tej kandydaturze, przeciwko wspieraniu Samozwańca będą wszystkie największe autorytety społeczeństwa szlacheckiego.
Będzie wielki kanclerz Jan Zamoyski. Będzie przeciw tej kandydaturze jego następca, późniejszy hetman i zwycięzca spod Kłuszyna, Stanisław Żółkiewski. Kiedy wojska samozwańca, najemne, sfinansowane przez awanturników Mniszków i Wiśniowieckich, królewiąt pogranicznych, wkroczą w granice Moskwy, z którą mamy rozejm, na sejmikach będzie awantura i będą sejmiki, które będą żądały karania na gardle tych, którzy naruszają rozejm. To się dziwnie nie trzyma kupy, już nie mówiąc o tym, że Rzeczypospolita jako państwo nie dała jednego talara na tę wojnę. Nie uczestniczył ani jeden żołnierz zaciężny Rzeczypospolitej. Rosyjscy koledzy nie są w stanie zrozumieć, że Rzeczpospolita była państwem o innym modelu ustrojowym niż Rosja. Wyobrażenie sobie w ówczesnej Rosji, że jakiś kniaź Wiśniowiecki czy jakiś wojewoda sandomierski prowadzi własną politykę zagraniczną, narusza rozejm państwowy i prowadzi prywatne wojska za granicę państwa, jest po prostu niewyobrażalne. Ale wystarczy wziąć polskie źródła. Dymitr dla Rzeczypospolitej żadną opcją nie był. Chyba że zakładamy, że liczono się z tym, że powstanie taki zamęt, że będzie można wreszcie odzyskać to, co stracono 100 lat wcześniej, czyli Siewierszczyznę, Czernichowszczyznę i Smoleńsk. Osadzony na tronie moskiewskim przez obywateli Rzeczypospolitej car będzie naturalnym sojusznikiem przeciw osobistemu wrogowi Zygmunta III, królowi szwedzkiemu. Bo i Rzeczypospolita, i Moskwa mają wspólny interes w wojnę ze Szwedami w Inflantach. Ot i wszystko. Pan powiedział o tym, że ta pierwsza impreza jest w zasadzie prywatną imprezą części rodów bojarskich i polskich magnatów, ale w którym momencie zaczyna się pojawiać ta myśl i realizować, że rzeczywiście Rzeczpospolita jako sama powinna się zaangażować w te wszystkie, ten kryzys dynastyczny, który mamy w Moskwie? No cóż, po pierwsze należy pamiętać, że słynne gody, uroczystości weselne Dymitra i Maryny zakończyły się rzezią orszaku weselnego, czyli przedstawicieli Rzeczypospolitej, stanu szlacheckiego, gości, a więc Mniszków, Stadnickich, Herburtów i tak dalej, i Wiśniowieckich. Akurat tych najlepiej urodzonych, tu wymienionych, nikt specjalnie nie ucierpiał, ale ich otoczenie tak. Przy okazji uderzenie pójdzie na dwór poselski, na poselstwo Rzeczypospolitej. Bo elita moskiewska po zlikwidowaniu samozwańca będzie tak przerażona tym, co się stało w kontaktach z Rzeczpospolitą, że aresztuje poselstwo jako zakładników. I postawi warunek, że ma przyjechać następne poselstwo, z którym my wynegocjujemy korzystne warunki, no taką absolucję win i tak dalej. I tak też będzie. Ale przez Rzeczypospolitą pierwszy raz wtedy przetoczy się fala oburzenia i żądanie odwetu. To jeszcze nie wystarczy. Wasyl Szujski, nowy car, który twórca puczu przeciwko, autor puczu przeciwko samozwańcowi, zawiera traktat ze Szwecją. I to jest casus belli, ponieważ to drugie poselstwo Rzeczypospolitej porozumiało się w Moskwie co do pacyfikacji stosunków we wszelkich przejawach. Tymczasem Moskwa zawiera pakt militarny z państwem wrogim wobec Rzeczypospolitej, prowadzącym wojnę w Inflantach. No i teraz to jest wiatr w żagle Zygmunta. Zygmunt idzie po sukcesję po Rurykowiczach, odwołując się do zobowiązań elekcyjnych, gdzie przecież każdy król elekt zobowiązywał się rekuperować utracone tereny. Więc on to przedstawia jako wojnę o odzyskanie utraconych na rzecz Moskwy prowincji wschodnich. Stąd właśnie uderzenie pójdzie na Smoleńsk. A czy Zygmunt III, wykazując te swoje skoligacenia i prawa w zasadzie do korony moskiewskiej, czy to w jakikolwiek sposób przekonuje tamtejszą elitę? Wie pan, to jest dobre pytanie, bo pozwala nam na jedną małą dywagację. Co to jest ówczesna moskiewska elita? My to cały czas mówimy o Rurykowiczach, bojarach moskiewskich i tak dalej. Ale przecież bezpośrednie zaplecze tronu
filary Dumy Bojarskiej, zresztą opozycja wobec Szojskiego, to są Gedyminowicze. To są kuzyni po kądzieli Jagiellonów. To są książęta trubeccy, ale przede wszystkim ścisławscy, powołujący się na pochodzenie od brata Jagieły, Szymona Lingwena, tego od pułków smoleńskich spod Grunwaldu. I poza tym rodzina, którą w Polsce się traktuje jako arcyrosyjską, a która pochodzi w prostej linii od Gedymina, Golicynowie. To wszystko jest elita litewsko-ruska, to są Litwini zrutenizowani. To jeszcze pokolenie wcześniej Iwan Groźny walił laską po grzbiecie kniazia Mścisławskiego, licząc na niego ty stary psie litewski. Więc pamięć o tych związkach jest bardzo silna. Mało tego, kiedy będziemy zawierać rozejm dywiliński kończący smutę, to w czasie rokowań kanclerz litewski Lew Sapieha przecież użyje argumentu, dlaczego wy panem swoim czynicie Michałuszkę Popowicza, chodziło o Michała Romanowa, jako syna patriarchy. To, że carem może być syn wyświęconego kapłana, nie mieściło się elicie Rzeczypospolitej w głowach. Więc Michałuszka Popowicz ma być carem, a co to wśród was nie ma panów z panów, książąt krwi i wymieniani są ci, którzy są skoligaceni z domem Gedymina. Ci mścisławscy, prawda, ci miezeccy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, że my zapominamy o tym, że te kolejne czystki na Kremlu były w większym stopniu w potomków domu Ruryka niż w Gedyminowiczów. My oczywiście zagłębiamy się to w spekulacje, ale coś w tym jest, że przez dłuższy czas filarem stronnictwa propolskiego czy prowazowskiego będzie Kciaś Mścisławski, właśnie potomek Gedyminowiczów i Lingwena, ten wymieniający szable z Żółkiewskim w Moskwie jak Hektor z Ajaksem, prawda, i tak dalej, odprowadzający wyjeżdżającego do obozu pana Hetmana, taki standard szlachetnego Moskwicina i w pamiętnikach ówczesnych, ale późniejszej literaturze polskiej, Zofia Kossak, Stefan Żeromski, tam wszędzie jest przecież Mścisławski. Część elity mogła być tym zainteresowana. Mało tego, po rzeziach Iwanowych spora część elity mogła powoli zacząć dojrzewać do pewnego pomysłu, do kontraktu ustrojowego, czy społeczno-ustrojowego właśnie na wzór Rzeczypospolitej. Teraz już tak. I że tak myślano, mamy na to piękny dowód. Tym dowodem jest traktat pod ścianami Moskwy, podpisany przez Żółkiewskiego, z Dumą Bojarską o elekcji królewicza Władysława na tron carów. Ale skąd się bierze właśnie królewicz Władysław, skoro to Zygmunt III miał dużą ochotę na tron moskiewski? W Moskwie Zygmunt III, chociaż powoływał się na swoje niezbywalne prawa, miał już utartą reputację katolika fanatycznego. Architekt Unii Brzeskiej. Autor delegalizacji hierarchii prawosławnej. Oni tam dobrze wiedzieli, że bez wsparcia królewskiego delegalizacja, zresztą jak to zwykle w Rzeczypospolitej nie do końca przeprowadzona, wyznania prawosławnego nie byłaby możliwa. Był uznany za człowieka wrogiego prawosławiu. A królewicz Władysław jest czystą kartą. Więc kategoria, kandydatura Władysława miała, wydawało się, ręce i nogi. Ale ogromne znaczenie miało jeszcze i to, kto prowadził te negocjacje, kto układał się z Dumą Bojarską i kto to była Duma Bojarska. Więc jak już powiedziałem, Duma Bojarska negocjująca z Hetmanem, to w dużym stopniu jest ta opcja litewska z Dumy, czyli Mścisławski, Golicyn i tak dalej. Ale również liczący na pewne z tego korzyści Romanowowie i ich koligaci. A kto ze strony Polski jest głównym negocjatorem? A. Bohater narodowy, hetman Stanisław Żółkiewski, prawda? Żółkiewski znakomicie to rozgrywa. Wysyła na negocjacje z Moskwicinami
ich współwyznawców. Oleś Bałaban może sobie powiedzieć, co wy tu mówicie o upośledzeniu religii prawosławnej w Rzeczypospolitej. Ja, synowiec pana hetmana, rotmistrz królewski, dygnitarz, jestem Rusin i prawosławny. I zachowany jestem w szacunku, prawda? Kolejny negocjator, Domracki, jest też z województwa ruskiego, też jest prawosławny. Więc to trochę inaczej wyglądało. No ale to Władysław IV ma świetne papiery do tego, żeby objąć ten tron. Papiery to miał świetne teoretycznie oczywiście. To co nie poszło? Myślę, że grzechem pierworodnym tej kandydatury było to, co się zmieniło w stosunku do prawosławia w Rzeczypospolitej. Jednak Unia Brzeska była wielkim obciążeniem we wzajemnych stosunkach. My oczywiście teraz tłumaczymy, że Unia Brzeska była odpowiedzią na powołanie Patriarchatu Moskiewskiego, żeby metropolii kijowskiej nie podporządkować i tak dalej. Jest w tym spory ładunek prawdy. Tym niemniej w potocznym odbiorze w Moskwie nagle Rzeczypospolita stała się krajem prześladowania religii prawosławnej. Jest to o tyle zabawne, że w czasach Iwana Groźnego, chociaż wojny z Rzeczypospolitą miały wymiar prawie krucjatowy, to nie walczono z katolicyzmem, a z protestantyzmem. Jak Iwan idzie na Połock, to manifest carski i listy duchownych do cara głoszą walkę w obronie świątyń i religii świętej greckiej, splugawionej przez Bogu obmierzłych lutrów. O katolicyzmie tam nie ma ani słowa. To oczywiście jest skutek wielkich sukcesów protestantyzmu w Wielkim Księstwie Litewskim, przede wszystkim na ziemiach ruskich. Ale po delegalizacji Unii Brzeskiej, po delegalizacji prawosławia, kiedy na dokładkę protestanci zaczynają popierać w Rzeczypospolitej prawosławnych w ich walce o relegalizację, wszystko się zmienia. To katolicyzm staje się głównym przeciwnikiem. Unia w wyobrażeniu potocznym moskiewskim była czymś przerażającym. Do dzisiaj to widzimy. Te opowieści o tym spisku jezuickim, o tym najeździe katolików na Ruś prawosławną. Jakich katolików? Przecież to jest armia wielowyznaniowa. Jest pewnie ze 40% to są Rusini prawosławni. Do tego jeszcze populacja ogromna protestantów. Więc jaki spisek katolicki? I to oczywiście znakomicie rozgrywają te środowiska, które nie chcą polskiej kandydatury. Patriarcha Hermogenes, mimo wysiłków Żółkiewskiego, chyba nie chce tej kandydatury. Elity moskiewskie przestaną popierać kandydaturę polską, kiedy część i przedstawicieli znajdzie się pod kluczem. Przecież słynne poselstwo pod Smoleńsk, dumy bojarskie, mające przekonać Zygmunta, żeby wreszcie wyprawił do Moskwy syna, cara elekta, znajdzie się pod kluczem, pod zarzutem nieczystych intencji i konszachtów z oblężonym Smoleńskiem, z wojewodą Szejdem. A tam właśnie jest Golicyn i tam jest ojciec przyszłego cara, metropolita Filaret. Dwukrotnie już nie doszły patriarcha moskiewski, ale ciągle niesłychanie aktywny i ciągle kombinujący. Myślę, że Filaret był główną osobą rozgrywającą, która niesłychanie wiele wsadziła energii w to, żeby polska kandydatura nie miała szans. Panie profesorze, pan dotknął tematu pamięci historycznej i tego, jak my na te wydarzenia patrzymy z perspektywy XVIII-XIX-wiecznej, ale dzisiaj w Rosji 4 listopada to jest święto narodowe. I to jest dzień, o którym mówi się, że to jest dzień wypędzenia Polaków z Kremla. I czy rzeczywiście to święto w tym opisie historycznym, ono odpowiada realiom historycznym tego, co się rzeczywiście wydarzyło, czy to jest jednak właśnie nasze wyobrażenie, bardzo silnie ukształtowane pod wpływem XIX-wiecznym? Wie pan, symptomatyczna niesłychanie była reakcja mediów rosyjskich, kiedy to święto nieoczekiwanie powstało. Pamiętam, jak speaker pierwszego kanału rosyjskiego, mający wygłosić jakąś dyżurną frazę, się zaplątał przy tym i powiedział, no tak, to jest dzień wygnania Polaków z Kremla. Myśmy najpierw ich zaprosili, a potem wygnali.
My nie do końca rozumiemy istotę tego, co się wydarzyło sami, ponieważ nasze media epatują społeczeństwo bzdurną opowieścią o zdobyciu Moskwy, zdobyciu Kremla, wejściu na Kreml polskiego garnizonu jako zwycięskiego, zrzucenia z tronu Wasyla Szujskiego i tak dalej. To jest bzdura. Wasyla Szujskiego zrzucono z tronu w Moskwie, zanim wojska polskie stanęły pod Moskwą. Był to przewrót pałacowy. Co więcej, w Moskwie się obawiano, że Polacy mogą właśnie wesprzeć Szujskiego i egzekwowano od Żółkowskiego obietnicę, że Szujski nie zostanie carem ponownie. Po drugie, nie zdobywaliśmy Moskwy, bo zanim otwarto bramy Moskwy dla Polaków, to stanął traktat o elekcji Władysława. Po trzecie, wojska polskie weszły do Moskwy i na Kreml nie po to, żeby trzymać za mordę nowych poddanych Królewicza, tylko żeby dla niego bronić Moskwy od wojsk Dymitra II Samozwańca, których większość stanowili Polacy. A więc mieliśmy dla Moskali bronić Moskwy od Polaków, konkurentów. Więc wszystko jest na opak. Natomiast w Moskwie cała ta wizja wypędzenia Polaków z Kremla jest o tyle zabawna, że kiedy to ogłoszono, na przykład obruszyli się wówczas Białorusini, mówiąc, dlaczego Polaków? Tam były także wojska Wielkiego Księstwa, czyli my. Dla małego, dzielnego narodu białoruskiego wizja, że byliśmy okupantami Kremla jak Francuzi Napoleona, jest słodka, prawda? Zgłosili się Litwini też w kolejce i tak dalej. No tylko, że znowu to nie było żadne okupowanie Kremla do pewnego momentu, tylko to było to wejście polskich chorągwi, Żółkiewski to opisuje. Wojska wchodzą nocą z zwiniętymi sztandarami, żeby nie drażnić społeczeństwa, na prośbę Dumy Bojarskiej, która się boi, że nie uda się utrzymać Kremla dla Władysława, jeżeli zbliży się Samozwaniec II. Więc byliśmy sojusznikami. Sojuszników się nie wypędza, tak? Ja miałem na ten temat własną, koronną frazę, która doprowadzała do białej gorączki media rosyjskie, albowiem przez te wszystkie lata pytane, co sądzę o tym święcie, mówiłem, że od pewnego czasu święto ma znakomitą nazwę. Jest to teraz święto, oficjalna nazwa, jedności narodowej, zjednoczenia narodowego. Ja mówię, oczywiście, to jest słuszna sprawa. Otóż kiedy otwierano bramy Kremla i garnizon polski kapitulował, nastąpiło zjednoczenie dwóch Rosji. Tej, która oblegała i tej, która broniła. Jak to broniła? Ja mówię, a przepraszam, a kto siedzi przez te dwa lata w oblężeniu na Kremlu, broniąc go dla królewicza Władysława? Na przykład siedzi tam stryj późniejszego cara i brat Filareta, Iwan Romanow. Ale tam przecież siedzi również sam późniejszy car. Tam siedzi cała Duma Bojarska. Tam siedzą legaliści. A ich oblegają, przepraszam, no prawie, że z ich punktu widzenia marynarze z Aurory pod wodzą jakiś chudorodnych kniaziów w rodzaju Trubeckiego czy Pożarskiego. To jednak nie są Golicynowie czy Mścisławscy. Panowie z panów są po stronie Rzeczypospolitej. To komendant Kremla, Mikołaj Struś, zachowa się lojalnie wobec nich, bo wypuści ich dwa dni wcześniej przed kapitulacją garnizonu polskiego, udając, że byli prawie że zakładnikami, ofiarami polskiej okupacji i tak dalej. Z wielu względów ta wersja urządzała elitę moskiewską i nigdy specjalnie nie była kwestionowana. Zresztą, no, jak posługiwać się wątkiem przyszłego cara, którego ojciec siedzi w polskim więzieniu w Malborku, prawda, jako zakładnik, ale przyszły car razem ze stryjem wspiera polską kandydaturę i siedzi na Kremlu. Więc kapituluje nie tylko polski garnizon. Kapitulują adherenci polskiej kandydatury. To wszystko wygląda inaczej, jak się temu przyjrzymy z tego poziomu nie lotu ptaka na latawcu mediów, tylko jak będziemy na to patrzeć przez źródła i przez konkretne fakty. Te wydarzenia są cały czas podkładem pod mitologię narodową. W Moskwie mamy 4 listopada, Dzień Jedności Narodowej, natomiast w Polsce mówi się bardzo często o hołdzie ruskim, hołdzie Wasyla Szujskiego. Czy ten hołd rzeczywiście miał miejsce i co wówczas się rozegrało w Warszawie?
Nie było żadnego hołdu ruskiego. Nie było, bo być nie mogło. Z punktu widzenia doktryny politycznej ówczesnej Rzeczypospolitej, ideologii Rzeczypospolitej, nie mógł się odbywać żaden hołd moskiewskiego cara, ponieważ miłościwie panującym w Moskwie władcą był wielki gosudar, wielki kniaź moskowski, a jak się podpisywał w Europie imperator Moskowie Elektus, królewicz Władysław. Od 3 lat z punktu widzenia Rzeczypospolitej istniał tylko jeden car rosyjski, syn Zygmunta III, królewicz Władysław, który siedział obok ojca, oglądając ów pokłon rodu szujskich. Po drugie, przecież cała ceremonia to nie był żaden hołd. To był klasyczny, antyczny tryumf. Był to tryumf czci najbardziej zasłużonego w zwycięstwie nad Moskwą, Władysława Żółkiewskiego, Stanisława Żółkiewskiego, który prowadził na Zamek Królewski dostojnych jeńców w Korowodzie. No, wiózł ich, nie prowadził, powiedzmy. Poza tym przypominam, że Wasyl Szujski dawno już nie był carem. Został zdetronizowany przez swoich poddanych, zanim został wymyślony jako car elekt królewicz Władysław. Został co więcej postrzeżony w mnichy i wsadzony do klasztoru. I myśmy tego mnicha, łamiąc normy kanoniczne, wyciągnęli z klasztoru ku oburzeniu elity moskiewskiej, która się bała, że mamy jakieś niecne plany, że go wykorzystamy politycznie inaczej. My wyciągamy tego mnicha z klasztoru, zdejmujemy z niego habit, nakładamy na niego szubę i pokazujemy jako mocarza powalonego ręką Rzeczypospolitej. A to jest tylko eks-mnich. Właśnie, czy eks, bo nie zdjęto z niego święceń. Tymczasem my tutaj odwalamy elementarną propagandową szopę. Ale po co? Również dlatego, że długie 2 lata król nie chciał uznać w całej rozciągłości traktatu spod Moskwy. Sam wolał być monarchą niż zgodzić się na wysłanie do Moskwy królewicza Władysława. Sobie przypisywał wszelkie sukcesy, bo zdobycie Smoleńska miało przykryć Wiktorię Kłuszyńską. No ale wreszcie wszystko zaczęło się walić. Garnizon na Kremlu kapituluje. Do Moskwy kolejny raz wejść nie możemy. I z tego wszystkiego zostaje co? Zdobyty Smoleńsk i pamięć wielkiego triumfu spod Kłuszyna. I trzeba to jakoś zadośćuczynić, bo tu grozi Sejm i sąd sejmowy nad autorami awantury ze Smutą nad Mniszkiem. No w związku z czym kontentuje się Żółkiewskiego, dając mu antyczny triumf. Zresztą, czy to był prawdziwy hołd? Najciekawsze jest to, że gadając o tym, w istocie rzeczy podważamy aż 2 fundamenty ideologii ówczesnej Rzeczypospolitej. A. Nie mógł mieć miejsca hołd cara moskiewskiego, bo carem moskiewskim był królewicz Władysław. B. Nie mógł miejsca mieć hołd ruski, bo pojęcie ruski w żaden sposób nie odnosiło się do Moskwy. Hołd moskiewski może, natomiast nie ruski. Ruś była nasza. Ruś to jest Rutenia. Regnum Rusje, województwo ruskie, ruskie prowincje Rzeczypospolitej. Tam jest Moskowia. To jest inny świat. Na tym budowano zresztą przeciwstawienie żywiołu ruskiego w Rzeczypospolitej żywiołowi ruskiemu w państwie moskiewskim. Są 2 Rusie. Nasza jest prawdziwa, bo jak pisał do cara ostatni z Jagiellonów, panem Rusi jest ten, kto ma jej stolicę, serce i macierz, czyli Kijów. A Kijów i tuzin innych księstw ruskich jest w Rzeczypospolitej, stolic książęcych. To my jesteśmy Rusią. Więc jaki hołd ruski? Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, panie doktorze, wzajemnie.